Serdecznie witamy wszystkich miłośników sztuki artystycznej na wernisażu szkolnych prac plastycznych. Powitajmy pana przewodniczącego Rady Gminy Edwarda Kosmala. Panią kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Władysławę Czyczyn. Panią dyrektor Gimnazjum Gminy Stargard Teresę Marut. Przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum Gminy Stargard Irenę Kosmal. Panią Elżbietę Semczak-Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Strachocinie. Panią Elżbietę Łastowską ze Szkoły Podstawowej w Małkocinie. Panią Marię Kunowską ze Szkoły Podstawowej w Sownie. Panią dyrektor Gimnazjum nr 2 z oddziałami Mistrzostwa Sportu w Stargardzie Szczecińskim Iwonę Kuleszewicz. Pana Piotra Kosmala, artystę plastyka. Ryszarda Balonia wraz z małżonką, artystę plastyka, znanego grafika warsztatowego. Panią Emilię Hanczewską z Głosu Szczecińskiego. Pana fotografa Tadeusza Surmę. Najgoręcej witamy młodych artystów i ich rodziców oraz wszystkich, którzy przybyli na nasz wernisaż. Na wystawie będą mogli Państwo podziwiać kunszt oraz wyraz artyzmu i talenty młodych artystów Gimnazjum Gminy Stargard. Celem imprezy jest rozwijanie zainteresowania sztuką oraz wdrażania do świadomego uczestnictwa w kulturze wysokiej. Nasi koledzy potrafią w wspaniały sposób marzyć, śnić i wyrażać swoje uczucia poprzez teatr, muzykę, poezję i malarstwo. Zapraszamy na ławeczkę teatralnej wyobraźni.
ach, tworzyć, tworzyć, słów dobierać, przemierzać rytm, pogłębiać rym, myślą do źródła słów docierać, ten dźwięk z tym łączyć, a ten z tym. Słowa i muzykę przepięknie połączą w swojej prezentacji Ania i Ola. Stanisław Zgorczyński, dyrektor i pomnik. Pewien osioł, co myślał o sobie Bóg wie co. I Bóg wie co sobie wyobrażał. Jednego razu, idąc ulicą, spotkał rzeźbiarza. I tak do niego. O, chyba sam Janusz tu pana niesie. Świetnie, żem pana przybywał. Zrobi pan moje popiersie. Żeby wie pan, z mojej gęby blask taki bił i dowcip. No, krótko mówiąc, żebym przyszedł do potomności. Najlepiej wie pan, w marmurze. Nie, nie w marmurze. W granicie, bo granit trwa jeszcze dłużej. W granicie? To znakomicie. A może spisz? Co pan nie ma, żeby tak panie ze spiszu? Widziałem przed laty trzema coś takiego w tym, w Paryżu, w przedmieście. Pnie się powoik, cisza, igraszki słońca, a tors panie stoi i stoi, a pod nim kolumna jońska. Dalej, maliny i woda. O, fotografię mam tu. A może po prostu ze złota, a oczy z wielkich brylantów. Przyjdzie po co na nas taki dzień. Prosimy panią dyrektor naszego gimnazjum, Teresę Marut, o zabranie głosu. Dostałam wskazówki, mam się streszczyć. Ci, którzy mnie znają. Brawa, brawa. Panie, przyszliście państwo mnie słuchać, tylko popatrzeć na naszą cudowną młodzież z gminy Starkoszczyciński, bo przyszliście popatrzeć na ich twórczość, przepiękną twórczość. Ale chciałabym może zacząć od tego, że bardzo serdecznie podziękuję pani plastyk z naszego gimnazjum, pani Lorek Kuligowskiej. Brawa dla niej. To jest pomysłodawca. Ja podpisałam się pod tym pomysłem na dwie ręce. Ale pani Lorek sama by nie ogarnęła, bo w naszej szkole wszyscy nauczyciele pracują zespołowo. I tutaj cudowna nasza pani Wiśniewska, która sobie z boczku tak bardzo mocno stoi, a ona jest naprawdę w jednym z ważnych filarów naszej szkoły. I bardzo dla niej. No i
nasz pan Kusiak, który dzisiaj jest praktycznie rzecz biorąc bezrobotny, bo zawsze stoi na straży i uruchamia muzykę, ale tutaj panowie go wyręczyli, ale bez pana Kusiaka ta wysoka kultura nie mogłaby się obyć, dlatego też serdecznie witamy pana Kusiaka. Ja serdecznie, bardzo serdecznie wszystkim, którzy dzisiaj znaleźli się pod dachem Centrum Kultury, chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania, że znaleźliście chwilę czasu, żeby popatrzeć, ale i podziwiać te nasze absolutne brylanty, o których tak często mówię. Stwarzamy warunki do rozwoju młodych ludzi i to jest dowód na to. Chciałam też powiedzieć za Fiodorem Dostojewskim, że nigdy nie ma możliwości zrobienia drugi raz pierwszego wrażenia. Mam nadzieję, że to doświadczenie, jakie będziecie mieli w dniu dzisiejszym, długo zapadnie w waszej pamięci. Tak bardzo bym chciała. A powiem dlaczego. Dlatego, że ja sama doświadczam rzeczy najpiękniejszej, jaka mogła mnie spotkać. Już niejednokrotnie mówiłam i ci, którzy mnie słuchają, powiedzą: ach, monotematyczna, ciągle powtarza to samo. Proszę państwa, od roku 2001, kiedy Rada Gminy powołała Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński, mam to szczęście pracować z najcudowniejszą młodzieżą na świecie. Z najbardziej plastyczną, z najbardziej uzdolnioną, najbardziej docenianą i najbardziej kochaną. I za to wam, młodzi ludzie, dziękuję, że moje drogi skrzyżowały się z waszymi. Jestem przeszczęśliwa i za to wam serdecznie dziękuję. I dla was wszystkich, dla tych aktorów i dla tych, którzy wystawiają dzisiaj swoje prace. Brawa tak, żeby cały świat słyszał. Cieszę się bardzo, że znaleźli czas dyrektorzy szkół podstawowych gminy Stargard Szczeciński. Dla mnie to też jest ważne, żeby widzieli, a dlaczego? Dlatego, że tak samo jak moje są to dzieci, tak samo i wasze. Przecież one nie miały od razu 13-14 lat, tylko gdzieś po drodze przyszły jako sześciolatki do szkół podstawowych. I to wy, tak samo jak my, inspirowaliście ich wszystkich do rzeczy najpiękniejszych. I wam za to też serdecznie dziękuję, bo możecie dzisiaj popatrzeć, jak te dzieci, które były u was, pięknie odnalazły się w Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński i jak my, nauczyciele z Gimnazjum Gminy, potrafimy docenić to, że mamy możliwość pracy z Sandrą Sygidius i z innymi naszymi najpiękniejszymi uczniami, uczennicami. Nie będę przedłużała. Serdecznie dziękuję raz jeszcze za to, że mam taką możliwość patrzeć wam głęboko w oczy i widzieć też ten zachwyt, którego ja doświadczam od tylu lat. Serdecznie dziękuję. Zapraszamy panią kurator wystawy Małgorzatę Kulikowską-Lorę. Drodzy państwo, serdecznie również dziękuję za tak liczne przybycie. Za wiele mówić nie będę, bo już tyle słów dzisiaj padło pięknych i właściwych, że ja tylko dodam, że jestem zwykłym, skromnym nauczycielem, którego zadaniem jest uczyć i nauczać. Tak? A jeśli chodzi o uczenie, przerobiliśmy wszystkie dziedziny sztuki, przerobiliśmy wszystkie epoki związane ze sztuką, począwszy od prehistoria, aż po czasy współczesne. Z kolei nauczyć chciałabym moich twórców i moich wybitnych uczniów jednej rzeczy najważniejszej. Chwalcie się tym, co robicie, bo macie się czym chwalić i bądźcie z siebie dumni, bo warto w siebie inwestować. Ta wystawa jest dla was, to jest hołd związany ze zwieńczeniem pracy waszej twórczej przez okres 2 lat.
i bardzo serdecznie chciałabym w tej chwili do siebie zaprosić najaktywniejszych uczniów, których prac mamy tutaj wiele dzisiaj wyeksponowanych. Chciałabym Was uhonorować drobnym, pięknym kwiatem, którym jest róża. Jest to czerwona róża, która oznacza miłość i to będzie hołd i zwieńczenie naszej pracy. Proszę panią dyrektor gimnazjum gminy i pana właśnie przewodniczącego rady gminy o otwarcie naszej wystawy. Ja tak szybko, tak bardzo chcę. Serdecznie chciałybyśmy podziękować pani za inspirację i motywację nas, motywowanie nas do tworzenia tych wszystkich prac i za przygotowanie wernisażu. Dziękujemy.